przyszedłem do wióreczki rudoogonowej. Dawno u niej żeśmy nie zaglądali do niej. No to ma ciaśniutko tak. Znaczy ciaśniutko. Ja mam tutaj ciaśniutko by przejść. Dlatego tak nie zaglądałem. Przyniosłem jej kawałek słonecznika. A dlaczego jestem u niej? No, okazało się, ja wcześniej już wiedziałam, że ma młode, natomiast te młode długo, długo nie wychodziły z budki. Teraz, dzisiaj dopiero żeśmy zauważyli. Gdzieś lata. No tak, będzie latać teraz z tym słonecznikiem. Mogę jej nie dać, by spokojnie stała. Byśmy sobie na nią popatrzyli troszkę. No nie uda mi się pewnie tam złapać. Spróbuję zajrzeć do budki, bo mamy dwa młode. Jestem zaskoczony niesamowicie, dlatego że dwóch młodych jeszcze nigdy nie miałem. No, to się wióreczka się płoszy. No spokojnie, spokojnie. Wiem, że jesteście spokojna. Może nie wiem, czy uda nam się tutaj, znaczy do budki zajrzeć, to do budki zajrzeć. Natomiast czy one są w tej budce, czy w tej budce, pewnie tego nie jestem. Nie chcę wkładać z kolei ręki, dlatego że żeby tam nie narobić po prostu innego zapachu, boję się. Z tą wiórką to mieliśmy w ogóle przygody, dlatego że dwa mioty miała jeszcze w zeszłym roku i dwa razy były młode zagryzione. To znaczy zagryzał na pewno samiec. Na początku się zastanawialiśmy dlaczego i czy w ogóle trzeba oddzielać samca. No w tym przypadku, jeśli chodzi o te wiewiórki akurat, nie chodzi mi o gatunek, tylko o nasze konkretnie, dlatego że nie wiem jak jest u innych z tego gatunku, zawsze samiec zagryzał nam. Tak jak mówię, zawsze, no dwa razy mieliśmy miot, dwa razy nam zagryzł. Od tamtej pory żeśmy samca odbierali i te mioty okazało się, że się udawały, czyli faktycznie samiec pozbywał się tych młodych, pozbywał się czy konkurencji, czy po prostu chciał, nie wiem, dalej kopulować z wiewiórką, z samicą i przez to właśnie zabijał te młode. Najprawdopodobniej tak było. No chyba nie uda mi się pokazać, jak mówię, boję się teraz do nich zaglądać, bo no nie chciałbym, żeby się sytuacja powtórzyła, troszeczkę się obawiam. A jeszcze przed chwilą były na zewnątrz, wydawało mi się, że może uda mi się je pokazać, ale nie przyleciałem, to się skryły. Tu jest samiec z kolei, tak jak mówiłem wcześniej, z wolierce obok. O, duży samiec jest. Tam z drugiej strony biegają wióreczki Hudsona. No nie uda się ich zobaczyć, są tak sprytne, tak szybkie. Nie jestem w stanie tam za nimi latać, ale widać jak przebiegają właśnie. Ale to tak dla porównania właśnie, będzie można zobaczyć. Dosłownie ta rudoogonowa jest, nie wiem czy ze trzy razy dosłownie większa od tych Hudsonów. Tam latają jak wściekłe. Hudsoniki to bardzo szybkie, takie żywiołowe wiewiórki, że coś okropnego. To są zupełnie inne, inny zupełnie charakter mają, są bardzo spokojne i przede wszystkim nie gryzą klatek, nie gryzą desek, nie ciągają za druty, jak to właśnie się dzieje z Hudsonami, to by wszystko by zjadły dosłownie i przez każdą szparę by zwiały i zaraz uciekły, natomiast są zupełnie inne, bardzo spokojne i zauważam, że się szybko przywiązują, że no teraz na pewno go w rękę nie wezmę, natomiast jak się wchodzi do niego, on wcale nie ucieka, wcale się nie płoszy. Hudsony, proszę bardzo, swoje woliery dalej i szaleństwo tam u nich. No nie udało mi się pokazać młodych. Widzę, że w budce sianko się rusza, że tam się kręcą. No ale myślę, że może następnym razem, ile minie tam, ale tydzień będą razem z rodzicami teraz. Także myślę, że jeszcze zajrzymy do nich. Będą troszkę starsze.
Zaczną się coraz więcej kręcić po wolierze, już nie będą przesiadywać właśnie w budce.